Jeśli podobają Ci się nasze podcasty i chciałbyś słuchać ich częściej, wejdź na patronite.pl, zostań naszym patronem lub zostaw tam wirtualną kawę. A teraz zapraszam na audycję. To jest kolejny argument za powściągliwością w stosunku. Powściągliwością, tak, i konsultowaniem z lekarzem, który zapisuje leki stosowaniem suplementów diety. Jednak te sondaże pokazują, że Polacy sami sobie je ordynują na podstawie reklam. Więc trzeba uważać. Witam wszystkich. W dzisiejszym podcaście wysłuchacie Marcina Korczyka, który jest farmaceutą, blogerem, a Państwu bardziej znanym jako Pan Tabletka. Cześć. Cześć, cześć, witajcie wszyscy. Możesz coś powiedzieć więcej o sobie niż tutaj ja powiedziałem, jakby skąd się wziął pomysł na to, albo kim jest Pan Tabletka? Okej, tak jak wspomniałeś, ja nazywam się Marcin Korczyk. Z wykształcenia jestem magistrem farmacji, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję jako farmaceuta w aptece. Mniej więcej po 3 latach pracy zaczęły doskwierać mi powtarzające się pytania pacjentów i postanowiłem jakby ze swoją wiedzą, z pomysłami wyjść szerzej do czytelników, do ludzi po prostu. I założyłem bloga Pana Tabletkę. Na Panu Tabletce przedstawiam, analizuję różne preparaty, suplementy, leki, konfrontuję ich realne działanie z tym, czego możemy się dowiedzieć w reklamach. Czyli próbujesz wygrzebać coś z tego medialnego szumu całego, który nas po prostu otacza dookoła, coś takiego realnego, wiarygodnego, dać jakąś wskazówkę po prostu ludziom, zwykłemu, szaremu Kowalskiemu. Tak, w zasadzie odzieram te suplementy z tego przekazu marketingowego. Wiadomo, każdy producent chce swój produkt sprzedać i dla producenta to jest ok. Natomiast dla takiego normalnego konsumenta, który nie ma wiedzy medycznej, nie ma odpowiedniej perspektywy na zdrowie, na suplementy, na leki, no niestety, no i też pokazują tak badania, że Polacy sugerują się reklamami, wybierając te leki dostępne bez recepty, no i suplementy oczywiście też. Więc tak naprawdę kupujemy w aptece preparaty na potrzeby, które są generowane przez reklamy. Czy możesz mi powiedzieć, jakie są najczęstsze pytania albo o co najczęściej pytają Polacy? W tym momencie jakby przeniosłem aktywność Pana Tabletki w dużej mierze do grup na Facebooku i mam kilka takich grup. Jest grupa dla pracowników aptek, to wiadomo, pracownicy aptek to jest osobna działka. Druga grupa to jest Czytamy skład suplementów diety. To jest taki mocny filar mojej działalności, dlatego że te suplementy diety są mocno przereklamowane. Nie można powiedzieć z góry, że wszystkie są złe, bo to nie jest prawda. Część jest naprawdę ma fajny skład, jest potrzebna, ale większość jest przereklamowana. I druga grupa to taka grupa dla rodziców. I w zasadzie i raczkująca grupa dla seniorów. No więc tak jak widzisz, każda osoba, zależnie od wieku, od swojej sytuacji, ma inne pytania. No i tych pytań jest mnóstwo. Nie wiem, czy możemy to uogólnić. Każda grupa oczekuje czegoś innego. Tak, jedni tak, pytają o witaminy, drudzy o jakieś suplementy diety, środki wspomagające pamięć i tak dalej. No, z takich top 3 to mamy na pewno witaminę D przez całą zimę, jesień. Odporność u dzieci to jest wieczny problem rodziców, szczególnie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Probiotyki to każda grupa teraz. Co jeszcze? No i te pytania w mojej branży są sezonowe, więc wiadomo, w lecie to jest kwestia oparzeń słonecznych, kwestia ochrony przed kleszczami, czy pogryzień przez komary. Jeśli chodzi o jesień, no to odporność, kaszel, przeziębienie, katar, jak nie zachorować, jak szybko wyzdrowieć, jak dobrać preparat na przeziębienie do tego, co się nam dzieje. No i w zimie to później już w związku z większą ilością infekcji kwestia, no na przykład, jak stosować probiotyk do antybiotyku, przed, po, w trakcie. To jest bardzo popularne pytanie. Co jeszcze? No i kwestia takich evergreenów, czyli zamienniki leków, czy warto, czy nie warto, tańsze odpowiedniki, jak długo jest ważna recepta. No, pytań jest mnóstwo. Czy sprzedajesz amfetaminę? Nie? Nie było takich pytań? Czy to bardziej na studiach, na farmacji chyba robiliście w akademiku? Do studentów nie docieram za bardzo. Studenci generalnie nie chorują, nie mają problemów. A Tusipek teraz na receptę. Tusipek jest na szczęście już na receptę, więc dostęp do niego jest utrudniony w takich celach rekreacyjno
wspomagającym. A możesz tak troszeczkę ocenić, mówię luźno, z samego doświadczenia, czy może ze swojej własnej opinii, nie jako farmaceuty, nie jako pana tabletki w Aleko Marcina. Czy Polacy są lekomanami, czy jak patrzysz, nie wiem, może obserwujesz jakiś rynek taki międzynarodowy. Pamiętam ostatnią aferę w Stanach Zjednoczonych, no jeszcze się tli, ileś chyba set osób zostało aresztowanych, ze względu na wypisywanie leków, które miały po części właściwości opioidalne, a po części wzmacniające koncentrację, zwalczające ADHD, i lekarze to tłumaczyli wyrównywaniem szans między dziećmi, powiedzmy, z różnych klas, tak, i no, duża afera, bo tam po prostu jakieś tysiące, powiedzmy 40 tysięcy leków, tabletek leciało do jakiejś małej miejscowości, wiesz, zamieszkałej przez 3000 osób, nie? Więc gruba afera. Czy w Polsce też widzimy ten trend taki do chęci suplementacji, do tego, że my musimy się suplementować, bo jak się nie będziemy suplementować czymkolwiek, to po prostu umrzemy strasznie na śmierć? Wiesz co, Polacy z pewnością troszczą się o swoje zdrowie. I w związku z tym interesują się tymi tabletkami, czy to są leki, czy suplementy. Zawsze przy tego typu pytaniach mam kłopot, bo suplementy diety nie są lekami, więc jeśli ktoś je dużo suplementów diety, to trudno mówić o tym, że jest lekomanem, no bo suplementy diety nie mają nic wspólnego z lekami, oprócz tego, że wyglądają podobnie jak tabletki, jak leki, czy tabletki, czy syropki. Czy możesz zacząć od początku, czym jest suplement diety, a czym jest lek? Czego się możemy spodziewać po tych dwóch preparatach? Więc tak, no, leki muszą mieć i mają udowodnione działanie lecznicze w odniesieniu do konkretnych dawek i schematu dawkowania, który możesz znaleźć w ulotce czy w zaleceniach lekarza. Więc jeśli stosujesz jakiś lek, to on jakby kiedyś przetestowano na dużej grupie ludzi, jego działanie, skutki uboczne, jakby działanie w odniesieniu do konkretnej dawki. Czyli jeśli nie wiem, masz kaszel, ocenisz swój wiek, czy tam lekarz oceni twój wiek, twój problem, wagę i inne schorzenia, zastosujesz lek przeciwkaszlowy zgodnie z tymi wskazaniami, zaleceniami, to on po prostu powinien działać. Czy powinien działać, no wiadomo, że to statystycznie różnimy się między sobą, ale po prostu powinien działać. Jeśli chodzi o suplementy diety, to suplementy diety są żywnością, dodatkiem do żywności. No i mówiąc o działaniu suplementu diety, może posłuchajmy się przykładem. Na przykład pomidor zawiera czerwony barwnik likopen. I ten likopen wykazano dla niego działanie przeciwnowotworowe. I no, czy ktoś jedząc pomidora myśli o tym, że spożywa coś, co zawiera składniki przeciwnowotworowe? No, ja za każdym razem. No ja też, to takie schorzenie mamy, tak, zgadza się, spaczenie zawodowe. No, codziennie pijąc kawę, myślę, że wiesz, pijąc czwarty kubek kawy, myślę, że chroni się przed Alzheimerem. Tak jest, że poprawiasz swoje zdolności poznawcze i w ogóle chronisz swoje serce i układ krwionośny. Jasne, że tak. Więc mniej więcej tak to działa. Czyli jak jesz suplementy diety, no to możesz myśleć, że robisz coś dla siebie dobrego, ale to nie ma takiego relatywnego przełożenia na dawkę, czyli no podstawą jest dieta. To jest twoja działka i to, o co powinniśmy się troszczyć na co dzień, to dbanie o to, żeby ta dieta była jak najbardziej zróżnicowana, no żeby włączać tam wartościowe, nieprzetworzone produkty i jeśli nam czegoś w tej diecie brakuje, to wtedy uzupełniamy to suplementem. Ale nie oczekujemy od suplementu takiego działania w przełożeniu 1:1, czyli zjem dwie tabletki suplementu z magnezem i wszystko jest ok. No bo to tak nie działa niestety. Ten niedobór trzeba wyrównać, dopasować dawki, jakiś czas stosowania, no i przede wszystkim modyfikować dietę, żeby suplementy nie były potrzebne. Jako farmaceuta mogę Cię spytać właśnie o rekomendowane, może przez Ciebie, związki magnezowe, które się wchłaniają dobrze, lepiej, bo wokół tego też się zrobił dość duży szum, dużo pytań, czasami na szkoleniach właśnie też mam pytania odnośnie form magnezu, które się wchłaniają, podobno chelaty są najlepsze, ale jak to jest z historią właśnie tych chelatów, tych związków magnezowych? Jeszcze odnosząc ten magnez do sytuacji lek-suplement. To jest też dobry przykład, bo magnez jest takim związkiem, minerałem, który określamy jego konkretną ilość w danej tabletce. No i załóżmy, że dla dorosłego człowieka standardowego dawka suplementacyjna magnezu to jest 100 mg jonów magnezu na dobę.
Natomiast dawka lecznicza w niektórych sytuacjach, czyli w sytuacjach niedoboru, albo na przykład u kobiet w ciąży, które mają zwiększone zapotrzebowanie na magnez i ten magnez stosuje się stabilizująco na tam, czynność skurczową, już wynosi do 300 czy nawet do 600 mg jednego magnezu na dobę. Tylko te dawki są indywidualnie ustalone przez lekarza. I teraz kupujesz preparat z związkiem magnezu, cytrynianem albo mleczanem i to może być suplement albo lek, prawda? No i kupując suplement znajdziesz tam obostrzenie, że maksymalna dawka to jest tam dwie tabletki, jedna tabletka, 100 mg tych jonów magnezu na dobę. Natomiast w leku znajdziesz już pełną rozpiskę, jak stosować to leczniczo. Znajdziesz informacje o skutkach ubocznych, o interakcjach, bo magnez też nie jest takim zupełnie neutralnym pierwiastkiem, mimo tego, że tak bardzo popularnym. Więc jeśli ktoś chce stosować magnez leczniczo, albo ma takie zlecenie od lekarza, to lepiej wybrać magnez lek, nie suplement diety. To jest ważne i o tym chciałem powiedzieć na początku. No i teraz, który ten magnez się będzie lepiej przyswajał? A jakie do Ciebie docierają informacje? Który jest najlepszy? Wiesz co, mi się wydaje, że te związki organiczne się przyswają najlepiej, ale przyznam się, że czytałem Twój artykuł. I więc jesteś już ten ukierunkowany. Jestem tak? Ukierunkowany. Wiesz co, temat magnezu tak, przerobiłem na blogu, dlatego że mnóstwo osób o ten magnez pyta, więc tam zebrałem taki poradnik. Za magnesie podobno firma przepraszała w tym, w telewizji chyba. Tak, tak, musiała przepraszać i postępowanie ciągle się chyba toczy. Ale tutaj sprawa była troszkę inna, bo ponieważ firma przypisała suplementowi dla dzieci taką bezpośrednią korelację, że daj dziecku nasz suplement z magnezem, dziecko nie będzie miało ADHD. W tą stronę na przykład. Albo, że suplementowanie magnezu jest niezbędne, żeby dziecko się zdrowo rozwijało. Co nie jest prawdą, bo najważniejsza jest normalna dieta, nie? A suplement może być dodatkiem. Niedobór magnezu może być jedną z iluś tam przyczyn jakichś zaburzeń u dzieci czy u dorosłych. No a reklama, wiadomo, musiała trafiać w konkretną potrzebę, żeby się produkt sprzedawał. Co zresztą było zrobione idealnie. Ale gdzieś ten nadzór czuwa, także to jest dla nas dobra informacja. Jaki magnez wybrać? Tak jak wspomniałeś, te magnezy organiczne, czyli cytrynian i mleczan magnezu, mają to do siebie, że są jakby najbliżej im do tych magnezów, które występują normalnie w pożywieniu. I organizm sobie najlepiej radzi z ich przyswajaniem, wchłanianiem. Więc jeśli ja wybieram magnez, to wybieram albo mleczan, albo cytrynian. No czy lek, czy suplement, to już zależy. Suplementy bywają dużo, dużo tańsze od magnezów leków, więc to może być dla kogoś ważne, nie? No wiadomo, że każdy liczy pieniądze. Pamiętam z Twojego artykułu, że najgorsze we wchłanialności są chyba tlenki magnezu, tak? Dobrze pamiętam? Zgadza się, tak, tak. Czytałeś uważnie. Tak, i tam było, zdaje się, chyba badanie, cytowane badanie, które porównywało właśnie helat do tlenku magnezu, z czego chyba zrobiono taką dość mocną reklamę helatów. Helatu. Tak. Tlenek magnezu w lecznictwie używa się jako środek przeczyszczający, na dobrą sprawę. Jeśli chodzi o działanie takie lecznicze, bo on się na tyle źle wchłania, że po prostu szybko opuszcza jelita i działa przeczyszczająco. Ale jest wygodny w badaniach wchłanialności magnezu. Tlenek magnezu używa się jako taką substancję, jako taki punkt odniesienia, czyli coś, co się praktycznie nie wchłania. Więc oceniamy wchłanianie innych form magnezu w takiej korelacji, w porównaniu, jak to się dobrze wchłania do tlenku magnezu, który wiem, że się źle wchłania. Ale tlenek magnezu chemicznie jest prostym związkiem, mamy tylko tlen i magnez, więc da się go dużo wpakować do tabletki i na przykład napisać na opakowaniu, że nasz suplement jest super, ponieważ jedna tabletka zaspokaja Twoje dobowe zapotrzebowanie na magnez. Co jest prawdą na papierze, ale niestety nie jest prawdą w rzeczywistości, ponieważ ten magnez tabletki się zupełnie nie wchłonie. Nie? A propos tych helatów. No, tak naprawdę nie wiadomo, jak z nimi jest. No, nie ma badań, które są przeciwko, ani takich, które są za bardzo. Nie ma żadnego magnezu, który byłby helatem zarejestrowanego jako lek, więc żaden z tych helatów nie przeszedł takiej procedury rejestracji i badań klinicznych jak leki. Co mogę powiedzieć? No, helaty są popularne za granicą. Mamy też naszą polską firmę, która na tych helatach oparła swoją sprzedaż. Każdy tutaj musi chyba sam ocenić, komu wierzy, dlaczego wierzy, na jakich podstawach i komu co pomaga. Tutaj to mam pytanie z podobnym związkiem mineralnym. Czy z cynkiem, czy z cynkiem posługujemy się taką samą zasadą, że związki organiczne by się wchłaniały lepiej? Raczej tak, chociaż też są związki nieorganiczne, które mogą mieć dobrą rozpuszczalność. No, z magnezem, choćby chlorek magnezu.
Z cynkiem. A w jakich sytuacjach, ale rozumiem, że cynk stosują sportowcy, tak? Te takie zestawy. So, cynk stosują sportowcy, tak. Jest kilka badań, które pokazują... Tak, na przykład ZMA, tak? Jest kilka badań pokazujących, że cynk poprawia sen. Tak, czyli, czyli zwiększenie dawki cynku przed snem pomaga jakoś snu. Gdzieś tam mogę tam pod podcastem zalinkować to badanie. Wiesz co, wybierając cynk znowu, możemy wybrać albo magnez, albo cynk, który jest lekiem, albo cynk suplement diety. Nie, więc no ja wybieram te, które są lekami, bo są pewniejsze i nie są wcale takie drogie. Jeśli chodzi o cynki zarejestrowane jako suplementy, no to już kwestia indywidualna, prawda? Są te helaty, są inne związki. Ciężko przełożyć suplementację tego cynku w taki sposób, że ktoś bierze cynk i wie, że mu na coś konkretnego pomaga. Nie? Jest problem w weryfikacji, czy to w ogóle działa, tak jak w większości suplementów. Mam troszkę pytanie teraz. Co sądzisz o oliwce magnezowej i formach magnezu tych transdermalnych? Mhm. Miałeś też chyba dyskusję na swojej grupie na temat tego i powiem szczerze, że jeszcze 2 lata temu promowałem właśnie takie kąpiele w solach magnezowych, promowałem oliwkę magnezową, bo wydawało mi się, że to jest fajne źródło dodatkowego magnezu, które może się wchłaniać przez skórę. Wiesz co, no ciężko o jakieś rozsądne badania jakby wchłaniania tego magnezu przez skórę. Generalnie skóra jest barierą i żeby coś się przez nią wchłonęło, muszą zaistnieć jakieś specjalne warunki. Faktycznie są leki, które podaje się w systemach transdermalnych, tylko taki system transdermalny jest tak skonstruowany, że pomiędzy tym systemem a skórą jakby on wpływa tak na skórę, że ona się staje bardziej przepuszczalna i pozwala kontrolować uwalnianie i wchłanianie konkretnego preparatu w konkretnej dawce w czasie. Bo to jest też bardzo ważne, żebyś wiedział, ile czego ci się wchłonie, nie? Żebyś mógł na tym zapanować. O to chodzi w leczeniu, że konkretne dawki działają w konkretnym schemacie dawkowania. To znaczy, na przykład, rozumiem to w ten sposób, że skóra jest barierą po to, żebyśmy nie umarli na przykład z powodu jakiejś infekcji lub na przykład gdybym się wykąpał w morzu i skóra byłaby super przepuszczalna dla związków mineralnych, to zmieniłbym status swojego sodu, na przykład potasu w organizmie poprzez właśnie taką kąpiel w morzu. No, można by tutaj wymieniać, prawda? No, załóżmy, że wsypiesz sobie sól do kąpieli, zwykłą sól kuchenną, masz tam związki sodu i ten sód nie wchłania się zwrotnie przez skórę. Dlatego musimy uzupełniać elektrolity po wysiłku, bo nie wchłaniają się tam zwrotnie ze skóry te elektrolity, które wypacamy razem z potem, prawda? No i teraz jak to odnieść do tych oliwek magnezowych? No, jeśli ktoś nie potrzebuje suplementować sobie magnezu, bo, no to wtedy taka relaksacyjna kąpiel mu na pewno nie zaszkodzi. Nie? Ale jeśli chcesz sobie suplementować magnez i chcesz wiedzieć, ile tego magnezu się wchłonie, albo jesteś w sytuacji, no na przykład mamy kobietę w ciąży, która ma skurcze, albo brzuch się jej stawia i musi tego magnezu stosować dawkę taką konkretną, no to jak odnieść to do zaleceń a propos tej oliwki? Nie masz pojęcia, ile, w jakim stężeniu musisz użyć, żeby się to wchłonęło. To abstrahuje do jakby zupełności, do skuteczności. Więc... Czyli pytanie jest, jak długo musiałbyś leżeć, nie mam badań, nie wiemy, jak długo trzeba byłoby leżeć i w jakim stężeniu w wannie, żeby... W jakiej temperaturze, każda skóra jest inna jeszcze, nie? Różne są te sole. To jakby zupełnie abstrahuję, tylko próbuję pokazać tak stricte technicznie, nie? Po co kombinować z czymś takim, skoro lepiej, no przede wszystkim zadbać o dietę, jakby nie trudno o preparaty bogate w magnez, nie? Orzechy, nasiona, to jest bardzo łatwe do zapewnienia w diecie. Jest dobra woda mineralna. Dużo, właśnie, chciałem zwrócić uwagę, jest dużo wód mineralnych, które są, ja przeglądając publikację, napisałem gdzieś tam też taki artykuł na temat wapnia i wchłanialności jego poprzez wody mineralne. No i publikacje wykazują przynajmniej taką samą wchłanialność jak z nabiału, jeśli chodzi o wapń. Czyli z magnezem jest tak samo. No, to w tych wodach te wszystkie sole są rozpuszczone. To, co już jest rozpuszczone, to łatwiej się wchłonie, prawda? To, co jest w tablecu nierozpuszczone, musi najpierw rozpuścić. Więc pod kątem takiego stricte medycznego podejścia, to suplementowanie sobie magnezu przez skórę, no nie znasz dawki, w zasadzie nie znasz żadnego parametru, który można by jakoś ustalić i wiesz, wystandaryzować. Są łatwiejsze sposoby, żeby po prostu zrobić wiele rzeczy. To tak, takie wyważanie drzwi i przede wszystkim to jest no, kolejna nisza do zagospodarowania sprzedażowo, z czego korzystają producenci. To jest idealny preparat, bo no tak, skoro ten magnez się nie wchłania przez skórę,
Nikt by tam się wchłaniał w jakimś minimalnym stopniu przy bardzo podwyższonej temperaturze, jak skóra zaczyna jakby bardziej pracować, ale załóżmy, że się nie wchłania przez skórę, no to sprzedawanie kosmetyku, który, wiesz, za który bierzesz duże pieniądze i stanie w produkcji i nie szkodzi, to jest idealna sytuacja sprzedażowo-marketingowa, prawda? Bo wiesz, że twój preparat nie szkodzi, to jest podstawą, nie? W sprzedawaniu jakichś takich paramedycznych rzeczy, żeby nie szkodziło. Także ja, jeśli chodzi o, jeśli ktoś ma potrzebę suplementowania magnezu, to tą oliwkę odradzam. Jeśli ktoś sobie chce robić kąpiel z solami magnezu, czy tymi innymi leczniczymi solami, czy po prostu kąpiele solankowe, to w zasadzie nie widzę przeciwwskazań. Ale nie traktowałbym tego jako suplementację, tym bardziej jako lecznicze stosowanie magnezu, nie? Dobrze, dziękuję Ci. To może przejdźmy do witaminy D. Witamina D to jest hot topic, znaczy może już nie tak bardzo, bo słońce wygląda zza okna i ja już swoją suplementację zakończyłem, za to staram się codziennie troszeczkę pobiegać, poprzebywać na świeżym powietrzu. Co z tą witaminą D3? Suplement, lek, czy brać z witaminą K2, czy bez, w jakich dawkach? No, jeśli miałbym sprowadzić wszystkie suplementy diety do tych, które, wiesz, które są potrzebne, czyli jeśli mieliśmy taki lejek zrobić, że te suplementy faktycznie mają rację bytu, to witamina D byłaby jednym z tych suplementów, które faktycznie można stosować. Mamy dużo przesłanek, że niedobory witaminy D mogą negatywnie przekładać się na odporność, na samopoczucie. Nawet pojawiają się badania, że zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów. No i oczywiście w okresie wzrostu dzieci witamina D jest niezbędna, żeby ten kościec się dobrze formował. No ona coraz częściej jest nazywana prohormonem zamiast witaminą, prawda? Że jakby w przeciągu zimy jest stosowana po prostu jako suplement, jako witamina, ale u mnie w zakładzie dość często się mówi o hormonie czy prohormonie. No wiemy, że witamina D jest ważna i w zasadzie każde kolejne badanie, każdy kolejny rok przynosi informację, że jest coraz ważniejsza. Więc ja sam suplementuję witaminę D w takim sezonie zimowym i taką suplementację też zalecam osobom, które mają jej niedobór. Aczkolwiek najlepiej byłoby sobie najpierw zbadać poziom tej witaminy. Te badanie akurat w przypadku witaminy D daje bardzo jasny obraz, czy masz im za mało, czy tak akurat, czy za dużo. Więc warto to badanie sobie raz, dwa razy do sezonu zrobić. Ono kosztuje 50-60 zł mniej więcej. I wtedy masz obraz, czy wystarczy, że suplementujesz taką dawkę podtrzymującą, czy potrzebujesz większą zastosować. No, jeśli wyjdzie mocny niedobór, no to wtedy warto się dodać do lekarza, żeby on to jakoś kontrolował. Po prostu, żeby nie robić tego samodzielnie. I jak wypaść witaminę D? Mamy w Polsce problem, ponieważ no, czy nazwać ją, czy stosowanie witaminy D możemy nazwać suplementacją, czy możemy nazwać ją leczeniem? Jeśli masz odpowiedni poziom witaminy D i stosujesz ją, żeby ten poziom utrzymać w normie, nie? W tych wartościach takich, jakie są zalecane, to wtedy jest suplementacja. I tą suplementację możesz przeprowadzić przy użyciu suplementu diety, co jest w tym przypadku jakby uzasadnione i wskazane. I możesz też ją przeprowadzić przy użyciu leku z witaminą D. Co wybrać? No, akurat z witaminą D nie ma kłopotu, ciężko coś przekombinować. Jest po prostu witamina D, która będzie działała tak, inaczej. Jak ktoś ma wątpliwości, warto robić badania, żeby sprawdzać jej poziom. Szczególnie jeśli chodzi, ktoś ma problemy z odpornością albo jakieś inne takie przewlekłe problemy, których ciężko mu zdiagnozować. Znaczy, mi też się często wydawało, że jakby z witaminą D ciężko jest przekombinować, ale pamiętam, kiedy kupowałem jakieś takie suplementy diety z Allegro, wiesz, po 5000 jednostek w jednej tabletce, to ten poziom witaminy D3 w badaniach mi nie rósł. Co nie? A kiedy zacząłem kupować powiedzmy apteczne, no to widać było, że poziom witaminy D w surowcu krwi rósł. Ja w ogóle nie zalecam kupowania leków przez internet, szczerze powiedziawszy, chyba że przez aptekę internetową i odbiór w aptece. No, wszystko rozbija się o wybór dobrego suplementu, dlatego że bardzo poważne, szanowane firmy sprzedają zarówno leki i suplementy. I to z czysto takich finansowych jakby kwestii, nie? To jest niestety, to jest dla nich dobrze, bo i taniej, dla nas to jest gorzej jako dla pacjentów, konsumentów. Ale jeśli kupujemy suplement dobrej firmy, to też będzie ok. Tylko kwestia tego, no, trzeba ocenić, która firma jest faktycznie dobra. No, jak ktoś nie chce mieć takich problemów, to kupuje witaminę D w formie leku i w zasadzie dawkuje ją zgodnie tam z dawką, która jest dla niego potrzebna i powinno wszystko działać dobrze. No, ale każdy organizm jest też troszkę inny, nie? Każdy ma inne potrzeby, więc dawka, która pomaga u kogoś innego może nie pomóc.
No, przestrzegałbym tutaj przed stosowaniem takich olbrzymich dawek. Wiem, że są obszary internetu, gdzie zaleca się stosowanie kilku tysięcy jednostek witaminy D dziennie ciągiem przez bardzo długi okres czasu. W tym momencie nie mamy jakichś wielkich przesłanek, że witamina D jest szkodliwa, ale według mnie to tylko kwestia czasu, bo teraz skala stosowania tej witaminy jest na tyle duża, że wcześniej czy później odkryjemy jakieś skutki uboczne, więc lepiej trzymać się tych zaleconych norm, nie przesadzać w żadną stronę. To może dodam tak tylko ze swojego doświadczenia. Czytając metaanalizę z zeszłego roku dla sportowców, zaleceniem jest 2000 jednostek na podtrzymanie dawki u zdrowego, dorosłego sportowca. Tak jest, to jest dla ogółu populacji zalecenie. Tak, powyżej 2000 stosuje się dawki na podbicie tego poziomu D3, aczkolwiek w metaanalizie zaznaczono, że w niektórych badaniach 4000 jednostek było dla sportowców dawką podtrzymującą, a w niektórych badaniach stosowane nawet do 8000 jednostek dziennie, prawda, tej witaminy D3. Tylko, że być może właśnie sportowcy są troszeczkę inną grupą, która ma wyższe zapotrzebowanie, zawsze są lekko przeziębieni, zawsze są wymęczeni to i mają problemów. Z pewnością tak jest, tak. No, ciężko przenosić wyniki ze sportowców, szczególnie takich, którzy uprawiają sport bardzo intensywnie na oku populacji. Tym bardziej, że pewnie w większości tych badań podawano witaminę D i równocześnie badano jej poziom, nie? Na pewno. Większość z nas łyka ją no i liczy na to, że jest wszystko okej. Mi się wydaje, że jeszcze w tych badaniach brali udział, jeśli to była metaanaliza, nie przeglądałem właśnie tych referencji tej metaanalizy, ludzi różnej populacji, różnych ras. A ze względu na to, że mamy różne kolory skóry, różne odcienie skóry i wchłaniamy lepiej lub gorzej witaminę D3, mieszkamy też w różnych regionach, w których niekoniecznie mieszkali być może nasi przodkowie i to też może być dość ciekawy taki temat, być może do badań, być może już jakaś publikacja jest na ten temat, ale zwrócenia uwagi na to, że możemy mieć różne zapotrzebowanie na witaminę D3 po prostu względem nawet koloru naszego skóry. Tak, to może mieć znaczenie, pewnie. No, dla mnie to tym bardziej powód do tego, żeby badać poziom tej witaminy i dawkę suplementacyjną czy tam leczniczą dopasować do wyniku badania, a nie robić tego w ciemno. Nie, to jest chyba najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji. Czy chcesz coś powiedzieć o witaminie K2 razem z D3? No, według informacji, które ja zebrałem, prawdopodobnie zapotrzebowanie na witaminę K realizujemy z dietą, plus jakby ono się realizuje dzięki produkcji witaminy K przez nasze bakterie jelitowe. Więc jeśli ktoś ma normalną dietę, je te zielone rzeczy, bo witamina K jest normalnie w jedzeniu w zielonych częściach, na przykład warzyw, prawda? To prawdopodobnie nie potrzebuje dodatkowo suplementować witaminy K. Także dla mnie to jest po prostu hit sprzedażowy w tym momencie. Tym bardziej no, możemy zerknąć na źródła, na które powołują się producenci, zalecając tą rutynową suplementację witaminą K. Nie? To były badania przeprowadzone na grupach kobiet w okresie okołomenopauzalnym. I tam podawano im dawki rzędu 400 mikrogramów witaminy K na dobę. U niektórych wykazano jakieś poprawy w parametrach gęstości kości na przykład, a u innych nie wykazano. No i co? No i witamina K na pewno też okazało się, że ma większe znaczenie w lecznictwie, czy w naszym organizmie, że ma większe znaczenie w naszym organizmie niż wcześniej przypisywano. Ale według mnie rutynowa suplementacja witaminą K jest niepotrzebna. Jeśli ktoś dba o dietę, co jest podstawą, no i na to będzie się skupić. Więc jeszcze odnosząc, no standardowa dawka witaminy K w suplementach to jest 75 mikrogramów w dawce takiej dobowej. W tamtym badaniu to było 400. I 400 raz wykazywało poprawę, raz nie wykazywało poprawy, czyli no ponad 4 razy więcej, 5 razy więcej w zasadzie. Więc dla mnie to jest hit sprzedażowy i jakby kolejny taki marketingowy haczyk może, żeby pokazać, jak jakieś produkty są lepsze od innych. W czym jeszcze jest witamina K? Wydaje mi się, jak powiemy, w czym ta witamina K jest z takiego normalnego jedzenia, to też może będzie dla słuchaczy jakaś fajna wskazówka. Pamiętasz, co ma tego najwięcej? No, generalnie... Bardzo bogate jest w to natto. Nie wiem, czy jadłeś kiedyś natto, ale ja raz próbowałem, będąc w Japonii, po prostu to jest soja, która jest zakopana w ziemi na, nie wiem, długi okres czasu i po wykopaniu wygląda troszeczkę, jakby to pies zjadł i zwrócił. Tak. Zdjęcia widziałem i jeść nie miałem przyjemności. No. Jest witamina K2 jest też w mięsie, w jajach, w produktach mlecznych, także wydaje mi się, że jest tego pod dostatkiem. Do tego dołożyć część osób starszych, której zaleca się rutynową suplementację witaminą K, stosuje leki przeciwzakrzepowe.
witamina K może znosić działanie tamtych leków i powodować sytuacje, które są niebezpieczne dla zdrowia. To tak na dokładkę, więc też to jest kolejny argument za powściągliwością w stosunku. Powściągliwością, tak, i konsultowaniem z lekarzem, który zapisuje leki, stosowaniem suplementów diety. Jednak te sondaże pokazują, że Polacy stosują suplementy, sami sobie ordynują na podstawie reklam głównie, więc trzeba uważać po prostu. A co ze związkami multiwitaminowymi? Bo to mi się wydaje, to jest taki chyba najbardziej chyba gorętszy temat, że jak mam brać, to już kombo będzie najlepsze, wszystkie witaminy, związki mineralne naraz, jedna tabletka, duża. I załatwia sprawę. Załatwia sprawę. No, wszystko zależy, o kim mówimy. Wspomniałeś wcześniej o tych intensywnie trenujących sportowcach. I dla nich takie zestawy multiwitaminowe mogą być jakimś rozwiązaniem, no ponieważ oni w związku z dużym wysiłkiem ciężko jest im dostarczyć wszystkie wartości z jedzeniem, prawda? Jeśli chodzi no to o... zależy, czy są na redukcji, czy są na masie, powiem ci, że rozpisuję jadłospisy na co dzień, po prostu przy dietach niskokalorycznych rzeczywiście ciężko jest dostarczyć pewnych wartości, jeśli nad jadłospisem troszeczkę nie pokombinuję, nie posiedzę, to widzę, że jest problem po prostu takim zwykłym żarciem dostarczyć to, ale jak się chwilę posiedzi nad jadłospisem, urozmaici go, no i to i przy 2000-1800 kalorii spokojnie jesteśmy w stanie wypełnić zapotrzebowanie na wszystkie związki mineralne i witaminy po prostu jadłospisem. Być może jadłospisy takie, wiesz, które rozpisują bardzo często takie very low calorie diet, czyli takie 1200 kalorii, ja takich nie rozpisuję, no to one są trudne do zbilansowania, właściwie być może nawet niemożliwe do zbilansowania. Kiedy popatrzysz na sportowców takich zawodowych, którzy jedzą po 4-5 tysięcy kilokalorii, to tak naprawdę, wiesz, przy 5000 kilokalorii z czego byś tego nie zrobił, to i tak wypełnisz zapotrzebowanie na większość związków. Po prostu jest to siła góry jedzenia i choćby to były śmieci, to musiałbyś jeść samo Haribo po prostu i zapijać Coca-Colą, żeby tam nic nie było. Pewnie. Czyli w zasadzie odpowiedziałeś na swoje pytanie, że jak ktoś dobrze je, to nie potrzebuje suplementować. To jest oczywiście moje zdanie, które mówię od samego początku, aczkolwiek ludzie starsi, właśnie ludzie w trakcie być może o redukcji odchudzania się, którzy wchodzą na diety niskokaloryczne, próbują sobie coś tam dokupić. Znaczy ja, to jest też to jakieś takie moje zdanie, że staram się minimalizować całkowitą suplementację diety, czy u sportowców, czy u zwykłych ludzi, z którymi współpracujemy razem po prostu jako w działalności tej dietetycznej, zostawiając kreatynę oczywiście. No tak, ale ona ma udowodnione działanie, prawda? Więc tak, jest chyba najbardziej udowodnionym związkiem takim o działaniu ergogenicznym i teraz wychodzą dość nowe, ciekawe informacje na temat kreatyny, ale to może nie jest akurat temat na myślę, że kreatyna to tak, to temat na osobną rozmowę. Dobra, jeśli chodzi o multiwitaminy, to ja nie lubię tych preparatów. Nie polecam ich ani na odporność, ani w zasadzie... No polecam je tylko osobom, które mogą być wycieńczone na przykład po jakiejś długiej serii chorób, albo nie dojadają, albo mają problemy z anemią. No, różne są sytuacje pacjentów, ale standardowo nie uważam, żeby to były dobre preparaty, dlatego że no, dawki tych witamin, które... No choćby witaminy D... Zawsze w takich preparatach multiwitaminowych jest za mało. Więc stosujesz multiwitaminę, a oprócz tego i tak trzeba by dołożyć witaminę D. Chcesz sobie suplementować magnez i żelazo, witaminę D. Okazuje się, że w takim preparacie jest tego wszystkiego za mało. I tak oprócz multiwitaminy musisz dołożyć sobie jeszcze i magnez, i żelazo, czy tam wapń, czy biotynę. Różne rzeczy ludzie suplementują. Więc ja identyfikowałbym potrzebę i dopasowywał suplementy z takich monopreparatów. Multiwitamina to jest taki sposób na uspokojenie sumienia bardziej. No, mamy też przesłanki, że stosowanie na przykład witaminy E czy innych witamin przewlekle wiąże się z jakimś ryzykiem dla zdrowia. Także generalnie im mniej preparatów z apteki, tym lepiej. To, co potrzebne, to tak, ale takie optimum. No i to wszystko. Odnośnie tych jeszcze może tych ostatnie zdania na temat multiwitamin. Mamy multiwitaminy, które się mamy witaminy, które się wchłaniają w innych środowiskach, tak jak witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i witaminy rozpuszczalne w wodzie. One w związkach multiwitaminowych są sprzedawane razem, w jednym pakiecie, prawda? Tak, zgadza się. I co? Jak to stosować? Czy to ma rację bytu? Czy to ma rację bytu w ogóle? Czy na przykład cynk z magnezem się dobrze wchłania, czy powinniśmy stosować właśnie też związki mineralne razem ze sobą? No tutaj mamy pewne informacje, że stosowanie jednocześnie
cynku, magnezu, wapnia i żelaza powoduje, że te związki się gorzej wchłaniają, jakby konkurują ze sobą o wchłanianie. No przy bardzo małych dawkach to może nie jest aż tak istotne, bo organizm jest na tyle mądry, że wyłapie sobie to, co potrzebuje. Ale jeśli ktoś suplementuje żelazo regularnie i duże dawki magnezu, czasami jeszcze wapń do tego, no to wtedy warto się zastanowić, skonsultować z farmaceutą, z lekarzem, z dietetykiem, jak te preparaty połączyć i z jedzeniem, i ze sobą. W takich multivitaminach, umówmy się, tam tych witamin jest tak mało i z reguły są w tak kiepskich, przyswajalnych formach, że ciężko w ogóle się do tego odnosić. Czyli multivitaminom troszeczkę mówimy nie. Nie, no to jest wiadomo, że co wszystko to na nic trochę. No i to, no i tak to wygląda z tą multivitaminą. Jeśli jesteśmy przy witaminach, to chciałem się ciebie spytać, czy w twojej aptece ludzie pytają się i możecie, albo jak często się pytają, o lewoskrętną witaminę C? No zdecydowanie czasy świetności lewoskrętnej witaminy C już przeminęły, ale ciągle wiele osób uważa, że lewoskrętna witamina C jest w jakiś sposób lepsza od normalnej witaminy C, czyli lewostronnej, prawoskrętnej. Czy istnieje coś takiego właśnie jak lewoskrętna witamina C? Jakby nie zagłębiając się w skomplikowaną biochemię, projekcję Fischera i skrętność optyczną związku. Więc tak, witamina C, która działa, związek chemiczny, który jest witaminą C, czyli kwas L-askorbinowy, ma tylko jedną jakby chemiczną wersję, która współgra z organizmem. Więc w wszystkich preparatach, na których pisze witamina, będzie tylko ten jeden związek. Czyli to, co sprzedaje pan Jerzy, to, co sprzedajesz ty i to, co sprzedaje się w każdej innej aptece w tym kraju, to jest ten sam związek? Kwas L-askorbinowy? To, co sprzedaje pan Jerzy, to jest zupełnie inna działka i w zasadzie nie wiadomo, co on do końca sprzedaje. Nie wiem, kto to produkuje. Ciężko mi za to jakkolwiek ręczyć. Pan Jerzy już pod naporem jakby ilości faktów, która na niego spłynęła, nie sprzedaje już lewoskrętnej witaminy C. Nie wiem, jeśli zerkniesz teraz na część sklepów medycznych, to wszyscy wycofują się z tego nazewnictwa i mówią, że okej, nazywamy tę witaminę C lewoskrętną, ale to jest tylko nazwa. Więc to nie ma odniesienia do chemii. Więc to, co nazywamy witaminą C, to jest kwas lewostronny, prawoskrętny, L-askorbinowy. A ten związek, który moglibyśmy nazwać lewoskrętną witaminą C, po prostu nie działa na organizm. I nie jest w sprzedaży w aptece, czyli jakby idąc do apteki nie musisz znać tych całych informacji, nie musisz powtarzać sobie książki do chemii, po prostu prosisz witaminę C i tak naprawdę nie jesteś w stanie kupić złej, niedziałającej czy innej. Okay. Tak, bo jest tylko jedna witamina C. No, pewnie. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że to może do kogoś dotrzemy jeszcze tym kanałem. Ja myślę, że to już jest większość, tak, pewnie. W razie czego zapraszam na artykuł na blogu, tam to wyjaśniłem jeszcze obrazowo, także podlinkuję pod spodem. Wydaje mi się, że jeszcze takim jednym hot topiciem, który jest dzisiaj na rynku, jest temat probiotykoterapii. To wydaje mi się, że w każdej twojej grupie pewnie już są zapytania, czy w pan tabletka dla osób starszych, czy dla kobiet, czy dla dzieci. W każdej grupie pewnie padają pytania o probiotyki. Coś możesz właśnie powiedzieć z punktu widzenia farmaceuty? Tak, zdecydowanie jeśli chodzi o probiotyki, to jest bardzo gorący temat. Jak jestem sceptyczny do wielu różnych suplementów i mód, tak uważam, że ta moda na probiotyki będzie się rozwijała, dlatego że w zasadzie nauka niedawno zdaliśmy sobie sprawę jako społeczeństwo, że te bakterie na nas żyją i mają i wpływają na większość funkcji naszego organizmu, od właściwej funkcji skóry, no przez odporność, no w zasadzie wszystko. Na wszystko te probiotyki mają wpływ. To, co chciałbym przekazać a propos probiotyków, to w tym momencie mamy bardzo dużo badań, które w jakiś sposób potwierdza takie czy inne działanie danego konkretnego szczepu. Tylko, że to są wszystko badania, które dotyczą jednego szczepu no, na organizm. Nie? Kluczową sprawą jest tutaj zrozumienie, że tych bakterii mamy miliardy na naszym organizmie. Jesteśmy takim mikrokosmosem dla tych bakterii. I te bakterie, które nas zamieszkują, prawdopodobnie wchodzą, oprócz tego, że w interakcji z naszym organizmem, z naszym układem odpornościowym na przykład, to wchodzą też w interakcję między sobą.
To jest taka usieciowiona struktura, która jest wzajemnie od siebie zależna. Więc no, tematy takie jak probiotyki na odporność, probiotyki na atopowe zapalenie skóry, probiotyki, no, w zasadzie ta, na wszystko można znaleźć probiotyk, to są obietnice trochę na wyrost, bo one, no, to są, większość tych probiotyków to są suplementy diety, które faktycznie zawierają szczep, który ma udowodnione działanie tak czy inaczej w jakimś badaniu, ale to wszystko jeszcze jest mało. To jest taka, no, jakby w zasadzie to liznęliśmy ten temat. O. Więc probiotykom ja mówię zdecydowanie tak, ale trzeba zachować taki zdrowy umiar, zdrowy rozsądek i przede wszystkim powinniśmy dbać o tą naszą florę bakteryjną taką naturalną, czyli też no, te kiszonki, probiotyki, które produkty, które sprzyjają namnażaniu się bakterii, bogate w inulinę, te związki skrobi, których my nie trawimy, a które trawią bakterie. Więc znowu zostaje nam ta dieta jako podstawa zadbania o nasz mikrobiom. Ja pamiętam taką, właśnie to był chyba case report, bo nie można powiedzieć to o badaniu, kiedy przebadano człowieka, który jadł 2 tygodnie wyłącznie, wiesz, tylko w McDonald'sie, co nie, czy w jakiejś innej sieciówce. Tak, było takie badanie, no. To poziom po prostu bakterii litowych szczególnie... Różnorodność bardzo spadła. Tak, spadła bardzo różnorodność i szczególnie chyba bifidobakterium, tych odpowiedzialnych za odporność naszą, bardzo mocno spadła. Czyli widzimy, że dieta, powiedzmy, taka fast foodowa, mało różnorodna, wpływa bardzo mocno na zmniejszenie się różnorodności tych bakterii litowych. Zdecydowanie. Co jeszcze? Jak wybrać dobry probiotyk? No, tutaj mamy kłopot, dlatego że probiotyki to jest szczególnie wrażliwa grupa produktów takich farmaceutycznych, dlatego że żeby one działały, powinny zawierać żywe bakterie. Mieliśmy kontrolę w zeszłym roku, które wykazały, że 89% przebadanych suplementów diety zawierało tylko martwe bakterie, a jeśli zawierało żywe, to zawierało ich miliardokrotnie mniej niż producent deklarował. I to jest duży kłopot, jeśli chodzi o suplementy diety, probiotyki. Więc co? No jeśli ktoś potrzebuje wybierać probiotyk, to warto najpierw poszukać probiotyku, który jest lekiem. No jeśli oczywiście jakieś wskazania do stosowania mamy, takie, które się mieszczą w tych wskazaniach tych probiotyków leków, to są z reguły biegunka, czy zapobieganie albo leczenie biegunki, zapobieganie zakażeniom bakterią Clostridium difficile, czy osłona do antybiotykoterapii na przykład, której według mnie nie powinno się lekceważyć. Nie? To jest bardzo ważne. A powiedz mi w takim razie, bo czasami słyszę od lekarza przy antybiotykoterapii, przy pytaniu o probiotyk, tak, a proszę sobie coś tam kupić. Czy warto sobie coś tam kupić? Na przykład są probiotyki, tak jak chociaż właściwie już chyba odpowiedziałeś na to pytanie, często są probiotyki w aptekach w przecenie, właśnie z terminem kończącym się lub właśnie w jakichś takich niskich cenach. To są te suplementy diety, tak? Tak, z pewnością leki zawierają, na pewno zawierają te żywe szczepy bakterii, które powinny pomóc. Z suplementami jest różnie, no jak pokazały tamte kontrole. Część tych suplementów spełnia te normy i zawiera te bakterie, część ich nie zawiera. Dużo zależy od producenta, od konkretnej partii. To, co wspomniałeś, no prawdopodobnie suplement diety, który jest pod koniec daty ważności, zawiera tych bakterii już znacznie mniej niż na początku, więc może po prostu nie podziałać, prawda? Więc no znowu, najpierw lek, jeśli są przesłanki, żeby go stosować, i później dopiero suplement diety. No też teraz mamy taką sytuację, że producenci nie produkują, nie wypuszczają nowych probiotyków jako leków, bo to się im nie opłaca, tylko produkują suplementy diety, więc wcześniej, no na przykład ma to związek. No kłopot z kupieniem probiotyku leku mogą mieć rodzice, którzy chcą kupić sobie probiotyk dla dziecka, dla noworodka, na kolki, na problem z brzuszkiem. To zależy też od konkretnego przypadku, nie? Ale w większości to są suplementy diety. Więc najpierw lek, później suplement. Okej. I w zasadzie... A jak suplement, to dobry. Temat probiotyków jest na pewno nieskończony i bardzo ciekawy. To chciałem już teraz właśnie taki ostatni zahaczyć temat. Jest wiosna, jest ciepło. Właściwie można powiedzieć, że na odchudzanie to już do lata, to już na wycinkę do lata, że troszkę za późno, już powinna być ostatni szlif tej formy. No ale czy w tym momencie spotykasz właśnie coraz więcej pytań na suplementy na odchudzanie? No, zdecydowanie, jeśli chodzi jak się, w momencie, kiedy rozpoczyna się sezon, w zasadzie kiedy wiosna, no od wiosny te suplementy są bardzo, bardzo popularne.
A powiedz, z twojej perspektywy, jako osoby, która układa diety i kontroluje wagę pacjentów, jak to wygląda z suplementami? Pomagają, nie pomagają? Co ty Moim słyszałeś? Zdaniem nie pomagają. Znaczy, warto zwrócić uwagę na samą koncepcję redukcji masy ciała. Jeśli chcecie zredukować masę ciała, czyli na przykład zbędne paliwo, bo musimy traktować tłuszcz, tkankę tłuszczową jako paliwo. No to co się robi z paliwem w dwóch bakach i jeszcze gdzieś tam w jakimś karnistrze w bagażniku? No trzeba go wypalić, trzeba go wyjeździć. Musi jeździć najlepiej na trójce, szybko włączyć sobie radio na cały regulator, otworzyć okna, włączyć ogrzewanie i może klimatyzację jeszcze naraz. Czyli musicie po prostu jak najmocniej wypalić tą ilość energii. Oczywiście z ludzkim organizmem nie jest tak prosto. Jeśli ludzie sobie dorzucają właśnie 3-4 treningi dziennie, plus jeszcze często suplementy diety nie wiadomo jakiego pochodzenia, które mogą zwiększać termogenezę, czyli to jest jeden z kierunków zrzucania nadmiaru paliwa, czyli zwiększenie temperatury ciała. Są związki naprawdę bardzo niebezpieczne, które sobie ściągają ludzie po prostu z Azji przez jakiś, nie wiem, czy AliExpress, czy przez co. I one zwiększają temperaturę ciała. Rok czy chyba dwa lata temu na DMP chyba się dziewczyna ugotowała, pamiętam. Zmarła. Jest to dla mnie śliski temat. Moim zdaniem trzeba zadbać po prostu o swoją formę, zmieniając styl życia. I wszystkie badania pokazują, że jednak zmieniając styl życia, kiedy się interesujemy sportem i zaczynamy zmieniać styl życia, to chudnięcie jest efektem ubocznym, prawda? Czyli tak, musisz troszkę mniej jeść i więcej się ruszać. Trwałe, tak, tak, są te trwałe efekty. Nie wiem, czy kojarzysz ten amerykański program Bigger Loser, nie wiem, jaka to była nazwa tego programu, w którym mieli schudnąć bardzo duże ilości masy ciała w krótkim okresie czasu. Gruba kasa do wygrania na sam koniec i oni potracili tam po 70-80 kg, co nie? Ze 150 kg ludzi stali się 60-kilogramowymi jakimiś tam szczupłymi osóbkami, metamorfozy nie do poznania, pozatrudniali trenerów, dietetyków, pewnie grube środki tam weszły jeszcze w farmaceutyczne, niekoniecznie dozwolone. Co się okazało, że w przeciągu tam roku, dwóch, trzech follow-upu wszyscy wrócili do swojej wagi poprzedniej, niektórzy ważą nawet więcej. Co nie? Także to jest moje zdanie. Środki, suplementy dietetyczne, teraz być może wdrażać się w konkretny mechanizm działania tych środków, ale jest to też grube może karnityna na przykład, tak? Bo karnityna jest takim związkiem, który jest dość często promowany na odchudzanie, ponieważ wspomaga transport kwasów tłuszczowych. Tak, ale nie wspomaga transportu kwasów tłuszczowych z twojego brzuszka do twojej komórki mięśniowej, tylko działa na poziomie błon mitochondrialnych, czyli wewnątrz komórki mięśniowej działa, wspomagając jakby twoją wydolność. A to, że ci działa silnik lepiej, nie oznacza, że więcej benzyny spalasz. I tak musisz wyjeździć tą benzynę. I tak musisz wyjeździć tą tkankę tłuszczową. To nie jest tak, że wezmę pigułkę i tkanka tłuszczowa cudownie zniknie, bo to jest energia. I tą energię trzeba gdzieś spożytkować. Nie można wyparować energii. Znaczy można, bo właśnie poprzez termogeniki, które są niebezpieczne dla zdrowia i mogą grozić po prostu utratą życia. Super, no to odpowiedziałeś rewelacyjnie na to pytanie. Porównanie z silnikiem i z samochodem do mnie przemawia. Nie wiem, czy do dziewczyn będzie przemawiało, ale wydaje mi się, że jest rewelacyjne. No, z mojej perspektywy, jaka jest potrzeba sięgania po suplementy diety? No, pacjenci, idąc na skróty, szukają preparatu, który łykną tabletkę i samo się będzie odchudzało, nie? No bo one działały kiedyś, wiesz, jakieś były na tych związkach amfetaminopodobnych, to one działały, niestety. No tu dochodzimy do drugiej ważnej kwestii, że te suplementy albo nie działają, albo są niebezpieczne. No tym bardziej, że w tym momencie jedynym lekiem w Polsce, który lekiem na odchudzanie, jest preparat, który pomaga utrzymać im silną wolę, bardziej w tą stronę działa. I to jest lek, który ma udowodnione działanie, ale tylko w połączeniu też z modyfikacją diety. No niestety nie ma tabletki, którą się zjada i która sama robi za nas robotę i przy tym jeszcze nie szkodzimy sobie. No bo za preparaty ściągane z AliExpress, o których też słyszę, no ja osobiście bałbym się tego stosować. To jest na równo z narkotykami. No nie masz pojęcia, co stosujesz tak naprawdę. No i to jest bardzo niebezpieczne. Więc jedynym sposobem jest trwała zmiana trybu życia, diety. Jedynym sposobem na uzyskanie trwałych efektów. Nie? To jest według mnie jedyny sposób, zresztą sam o tym opowiedziałeś. Także suplementy diety na odchudzanie,
Jeśli ktoś je dokłada jako dodatek, taka wisienka na torcie do faktycznie takiej mocnej pracy, zmiany trybu życia, zwiększenia aktywności, unormowania diety, i to są suplementy z dobrych źródeł, które zawierają w składzie tylko jakieś bezpieczne składniki. Jakieś wyciągi z herbaty, kawy, kofeiny. Tak, tak, no to one będą działały no, może jakieś 1-2%. Jeśli niektórzy mówią, że muszą tą herbatkę łyknąć, bo wtedy czują, że się odchudzają, prawda? Więc jak ktoś to potrzebuje tak psychicznie, a mu to nie szkodzi i jakoś nie kosztuje bardzo dużo, a przy tym zachowuje te wszystkie inne rzeczy, no to też wszystko jest dla ludzi, już nie przekreślajmy tego tak totalnie. To jest ciekawy aspekt, który poruszyłeś, bo przepraszam, że ci przerwałem, ale ja u swoich klientów też często nie wycinam wszystkiego. To znaczy widzę, że pewien potencjał w efekcie placebo istnieje i z 10 suplementów diety, z którymi do mnie przychodzą, zostawiam mi zawsze kilka. Koszmar. No niestety. Tak jak mówimy, wszystko w granicach rozsądku. Suplementy diety też nie można całkowicie skreślić. Niektóre są potrzebne, ale no, sam to obserwuję, że kierunek rozwoju tego półświatka czy tej mody, wszystko zmierza do ucywilizowania rynku suplementów diety. Im więcej ktoś interesuje się zdrowym odżywianiem, zdrowym trybem życia, tym mniej suplementów będzie łykał, według mnie. Takie jest moje zdanie i taki obserwuję trend, że staramy się coraz rozsądniej wybierać, coraz mniej preparatów i coraz lepszej jakości. Także ja jestem optymistą, jeśli chodzi o... Będziemy zażywać coraz mniej tabletek, a nie coraz więcej. I coraz więcej jedzenia. Ja ci bardzo dziękuję za podcasta. Wszystkich zapraszam na stronę pana tabletki, stronę Marcina oraz do jego grup. Powiedz, możesz jeszcze powiedzieć właśnie, gdzie cię znaleźć, jak się nazywają blogi, gdzie go szukać? Mhm. No, sercem mojej działalności jest ten blog Pan Tabletka pod adresem www.pantabletka.pl. Jego traktuję jako taką bazę uniwersalnej wiedzy, więc tam lądują takie długie, obszerne artykuły, które wyczerpują temat z reguły, plus analizy konkretnych suplementów, no bo na konkretnych przykładach najlepiej się uczy i pracuje. Tam, gdzie działam w tym momencie najmocniej, to jest oczywiście Facebook, no bo tam są ludzie i tam najłatwiej nam wejść w dyskusję. Sam Facebook, sam fanpage na Facebooku troszkę mniej teraz. Więcej działam w grupach. Grupa to czytam, skład suplementów diety, Pan Tabletka dla rodziców. No, przechodząc przez fanpage i wchodząc w zakładkę społeczność czy grupy, tam będą wszystkie linki. Więc najwięcej czasu teraz spędzam rozmawiając z ludźmi właśnie w tych grupach. Super, wielkie dzięki. Zapraszam wszystkich na grupy Marcina. Dzięki, Dawid, za rozmowę.